wspomniane już rekomendacje, które pojawiły się w Ginekologii Polskiej i te, które pojawiły się na początku października w Ginekologii i Perinatologii Praktycznej. Tutaj ten QR kod prowadzi Was do linku, gdzie można nabyć takie rekomendacje. One niestety są w tej wersji polskojęzycznej płatne, w anglojęzycznej są bezpłatne, o dziwo, no ale tak jest, tutaj na to wpływu za dużo nie mam. Więc no, mam nadzieję, że gdzieś tam w Waszych środowiskach będą one po prostu powszechnie dostępne i nie trzeba będzie płacić. Wcześniej to było niedużo, 15 zł, ale ostatnio jak płaciłam przedwczoraj to było 49, nie wiem dlaczego tak to wzrosła cena. Nie jestem tutaj po to, żeby reklamować, raczej żeby bardziej szukać tego bezpłatnego egzemplarza, który gdzieś tam być może będziecie mogli zyskać. I tak jak widzicie, nasz zespół był dosyć duży, bo sporo osób pracowało. Ja miałam przyjemność tym ekspertem dotyczącym programowania ćwiczeń, ale cały zespół składał się i z lekarzy ginekologów, fizjoterapeutki, także jest takie spojrzenie troszkę szersze na pewne kwestie. To, co uważam bardzo wzmacnia nasz zespół, to pan profesor Piotr Sieroszewski, który jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Ginekologii i Położnictwa, więc jest tak naprawdę bardzo fajne takie no, promowanie tego w odpowiednich kręgach, ale też mamy pana profesora Tomasza Kostkę, który z kolei jest na czele Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, tak więc tutaj ten zespół jest dosyć mocny, no i oczywiście wielkie ukłony profesor Ewie Kwiatkowskiej, która no, dowodziła całością naszego tutaj zespołu, więc te rekomendacje mogły powstać tak wszechstronnie. I zacznę od tych bardzo powszechnych zaleceń, które mamy między innymi przez Światową Organizację Zdrowia. 150 minut aktywności fizycznej w tygodniu o intensywności umiarkowanej do wysokiej to taki minimum, podkreślę minimum, to nie znaczy, że nie można więcej, ale to minimum, wiadomo, że jest wtedy efekty zdrowotne aktywności fizycznej są takie najlepiej rozpoznawalne. Co też nie znaczy, że jeżeli nie osiągniemy tego poziomu 150 minut, to w ogóle efektów nie będzie. One będą, ale mniej znaczące, tak proporcjonalnie do tego, ile czasu i z jaką intensywnością na aktywności fizycznej spędzimy. Więc proszę to zapamiętać, to jest pierwszy raz, bo wcześniej to mówiłam wiele, wiele razy i to jest niezmienne i na dowód tego, że to jest niezmienne też w naszych rekomendacjach, ja będę tak właśnie skakała, że co było w jakich rekomendacjach wcześniej, a co jest w naszych. Mamy też zapis, że kobietom w ciąży o prawidłowym przebiegu zaleca się podejmowanie co najmniej, podkreślam co najmniej, to nie znaczy, że to jest no, górna granica, 150 minut tygodniowo przez cały okres ciąży i to też podkreślam przez cały okres ciąży, co oznacza, że od samego początku do samego końca, czyli nie czekamy do końca pierwszego trymestru, jak to nieraz bywało, że boimy się tego poronienia samoistnego, że niby przez aktywność fizyczną możemy zwiększyć ryzyko poronienia w pierwszym trymestrze ciąży. Nie. To co wiemy, poprzez aktywność fizyczną wspomagamy prawidłowy rozwój ciąży i prawidłowe funkcjonowanie organizmu matki. Dlatego też od samego początku do samego końca, czyli kobieta powinna być aktywna nawet w dniu porodu, jeżeli miałaby na to ochotę. To, że najczęściej nie ma, bo już jest jej ciężko, już w tym takim, no powiedzmy, dwa tygodnie, tydzień przed, czasami sama rezygnuje, bo nie chce jej się już tak nie wiadomo jakich wyczynów wykonywać, więc to jest jej decyzja, ale to nie powinno być tak, że proszę przerwać w 30 tygodniu ciąży albo w 36, nie, absolutnie takich rekomendacji tutaj nie dajemy.